Siemano YouTube! Jakiś czas temu nagrałem materiał o wymianie oleju w C w Moto 520. To był odcinek 49, zresztą u góry macie linka, a także zamieszczę go w opisie. Powiedziałem wtedy, że... Ogółem potrzebujemy go, słuchajcie, 2,83 litra. Oczywiście pod warunkiem, że wszystkie stary olej nam uda się wylać, co jest właściwie abstrakcją, ale 2,83 litra wchodzi. I zaklinam was, nie wierzcie instrukcji polskiej, bo tam jest jakaś brednia i jest napisane, że 1,9 litra wchodzi. Jak tyle wlejecie i nie sprawdzicie stanu, no to cóż mogę rzec? Jednak podczas wlewania... Według moich skromnych obliczeń wlałem 2,6 litra oleju plus to, co tutaj na filtrze jeszcze nalane i spróbujemy, czy jest wystarczająco. Więc żeby przetestować, trzeba uruchomić sprzęt na jakieś 20-30 sekund, żeby się wszystko rozeszło po całym układzie. Przy okazji sprawdzamy oczywiście, czy jakieś kontrolki nam się nie świecą, czy nie leci nam olej swędząd i później sprawdzamy na bagnecie. A potem podczas sprawdzania stanu... Dobra, mała skucha, musiałem tyle odessać, bo przesadziłem te 2,6 litra, to trochę za dużo. Trochę dziwne, że tak mało mi zleciało, ale okej. Stan, czyli poziom oleju, sprawdzałem zgodnie z instrukcją, czyli wykręcając bagnet, czyszcząc go, a następnie kręcałem go ponownie. Tak jak pokazałem to w innym filmiku, to był odcinek 46, też macie linka u góry oraz w opisie. Wyciągamy, w sensie odkręcamy, wyciągamy. Oczywiście sobie czyścimy bagnecik i wkręcamy go z powrotem. I jak go wykręcimy, wtedy sprawdzamy poziom oleju. Wiedza, którą wam przekazałem, wynikała z przesianych źródeł informacji, z instrukcji obsługi, instrukcji serwisowej oraz wiedzy, którą sprawdziłem w wielu różnych źródłach, m.in. na przykład rozmawiając z innymi użytkownikami, a także z serwisantami. Niestety, a może na szczęście, pod tym filmikiem o wymianie oleju pojawiły się dwa komentarze, które sugerowały, że jednak należy to robić inaczej, czyli sprawdzać olej na przełożonym, a nie wkręconym bagnecie. Oraz, no co z tego wynika, to trzeba oleju wlać więcej. Zobaczcie, kładowy vlog napisał: cześć, fajny kanał, ale co do wymiany oleju w Moto 520, niestety wprowadzasz błąd. Olej sprawdzamy na niewkręconym bagnecie. Jeśli ty wlałeś 2,6 litra i jeszcze odessałeś, to miej świadomość tego, że śmigasz ze znacznie za małym stanem oleju. Przy wymianie oleju wraz z filtrem do silnika i skrzyni wchodzi dokładnie 2,9 litra, Dodatkowo przy CF Moto 520 stosujemy zasadę, wlewamy 3 litry i zapominamy. Jako że kłady pracują często w terenie i na sporych przechyłach, warto mieć full stan oleju lub nieco ponad. Drugi komentarz napisał ATV Kład Otwock. Wspaniały, przykłada się. Im więcej oleju, tym lepiej dla tego silnika. Mówi to serwis, który rocznie kilkadziesiąt remontów robi i ma na stole te silniki. Nie zaszkodzi mu, a na pewno przy przechyłach pomoże. I wiecie, taka wrodzona nieufność oraz znajomość anonimowości tego szamba wylewającego się w internecie powstrzymałaby mnie od jakichkolwiek działań. Ale niestety, albo właśnie na szczęście, te komentarze nie pochodziły od anonimowych użytkowników internetów, tylko od dwóch serwisów kładów, które znam i szanuję za wkład, jaki wnoszą w nasz rodzimy rynek. Nie mogłem więc obok tego przejść tak, wiecie, obojętnie i postanowiłem zrobić, jak się okazało, dość szerokie śledztwo. Kto ma rację, a kto się myli? Rozstrzygniemy ten spór raz na zawsze w tym filmiku. Dlatego proszę, obejrzyj go całego. Ponieważ, abyśmy byli pewni, to sprawdziłem aż w 14 różnych międzynarodowych źródłach informacji i tu zaspoileruję, będą w tym filmiku nagłe zwroty akcji. Rozmawiałem z Chińczykami, Włochami, Czechami, Szwedami i przedstawicielami innych narodowości,
tym z pięcioma z naszego rodzimego rynku. Serdecznie zapraszam po solidną dawkę informacji. Zrobiłem to ja dla siebie i dla Was, żebyśmy nigdy już więcej nie musieli się zastanawiać, czy na wkręconym bagnecie, czy na przyłożonym i ile oleju należy wlać. Zapraszam do oglądania. Na początku sprawdźmy instrukcje. Instrukcje obsługi i instrukcje serwisowe. Zaczniemy od instrukcji polskiej, która powinna na naszym rynku być taką podstawową informacją, dlatego że, no wiecie, jesteśmy Polakami, mówimy po polsku, dostajemy ją razem składem, to ona powinna być spoko, tak? Oczywiście zdarzają się jakieś tam błędy w druku i tak dalej, po to są erraty, które się wydaje później do kolejnych egzemplarzy, żeby jednak te błędy szybko eliminować. No i zajrzyjmy do tej polskiej instrukcji. I co my tutaj mamy? Włóż miernik z powrotem, dokręcając go, a następnie ponownie wyjmij i sprawdź poziom oleju. W ten sposób instrukcja mówi nam, jak mamy sprawdzać olej. Czyli po prostu dokręcamy go, wykręcamy i sprawdzamy stan. Czyli na wkręcon. Oraz dodatkowa informacja jest taka, że jeśli nasz filtr nie ma obudowy, to wlewamy 1,8 litra oleju, a jeśli ma obudowę, to 1,9 litra. Okej. Powiem Wam od razu, żebyście nie pomyśleli, na tym czasem nie przerwali tego filmiku. Nie. To jest za mało. To już zaspoileruję. Ale okej. Tak mówi polska instrukcja. Bierzemy ją do tego rankingu. Idźmy dalej. Dobra, to może angielska instrukcja obsługi do tego samego modelu. Zresztą ja ją dostałem, słuchajcie, przy zakupie kłada razem z polską. Dostałem polską i angielską, one się dość znacząco różnią od siebie. No i cóż za zaskoczenie. Tutaj piszą, żeby wsadzić bagnet do dziury, ale go nie reinstalować, czyli innymi słowy nie wkręcać. Ciekawe, nie? Całkowicie coś innego. No a ile oleju się wlewa? Ta-dam! 3 litry, jeśli oczywiście macie Saharę, czyli na przykład silnik po remoncie, a 2,8 litra, jak wymieniacie go wraz z filtrem oleju. Już widzicie, polska instrukcja zupełnie coś innego, angielska zupełnie coś innego. No może nasze wątpliwości rozwieje instrukcja serwisówka, czyli typowo serwisowa instrukcja dla ludzi, którzy te nasze kłady będą gdzieś tam ogarniać serwisowo. No i cóż za niespodzianka. Tutaj już wyraźnie piszą, że bagnet nie ma być wkręcony, ale 2,9 litra oleju. Kolejna, inna informacja. No dobra, do diabła. To ile w końcu wlewać? I czy bagnet ma być wkręcony, czy nie? Skoro, słuchajcie, każda instrukcja mówi inaczej, to tak pomyślałem, że może warto zapytać u źródła, na przykład u specjalistów, którzy serwisują takie sprzęty na co dzień. Pierwszą rzeczą, słuchajcie, jaką zrobiłem, to zadzwoniłem do dwóch autoryzowanych serwisów C-Moto, które biorą grube pieniądze za serwis naszych maszyn. Tam zadzwoniłem po to, żeby zasięgnąć języka i miałem taką nadzieję uzyskać poprawne informacje na temat tego, czy sprawdzamy stan oleju na wkręconym, czy też tylko na przyłożonym bagnecie, no i ile w końcu należy wlewać tego cholernego oleju. Rozmowy, słuchajcie, nagrałem i zaraz Wam je puszczę, ale przyznam, że ponieważ jestem po weekendowym kursie unikania pozwów, to zaznaczę, że nie powiem, do jakich serwisów dzwoniłem, z kim rozmawiałem, a także głos rozmówcy będzie zrandomizowany, tak jakby występował w jakimś programie kryminalnym. Dobra, zapraszam na pierwszą rozmowę. Witam serdecznie. Z tej strony się kłania. Proszę pana, chciałbym pana poprosić o pomoc w pewnej kwestii związanej z 520 CF Moto, ponieważ mam tutaj instrukcję przed sobą, polską i angielską, i widzę bardzo duże rozbieżności, jeśli chodzi o wymianę oleju. I chciałbym się dowiedzieć, czy może mi pan udzielić prawidłowych informacji, jak należy ten olej wymieniać, bo na przykład w instrukcji polskiej widzę w tłumaczeniu, że wlewa się 1,9 litra oleju, w wersji angielskiej 3 litry. To po pierwsze. I po drugie, jak sprawdzać prawidłowy stan? Czy z bagnetem wkręconym, tak jak jest to napisane w polskiej instrukcji, czy z niewkręconym, jak jest napisane w angielskiej instrukcji? Bagnet musi być wkręcony. Wkręcony musi być, tak? Tak.
Bo wie pan co, bo ja mam, no bo razem z tym modelem dostałem dwie instrukcje, po polsku i po angielsku. I w angielskiej instrukcji na stronie 116 jest napisane, żeby go nie reinstalować, czyli no nie wkręcać innymi słowy, czyli jest wsadzony, po polsku tłumacząc, jest wsadź miernik do dziury i nie instaluj go. No wtedy mi się pokaże inny stan, prawda? Kiedy mam nie wkręcony, a wkręcony, są dwa różne stany i dlatego właśnie tutaj dzwonię, bo faktycznie w polskiej instrukcji mam napisane: włóż miernik z powrotem, ma być maksymalny stan. Dobrze, a ile należy go wlewać? No nie, no 1,9 to jest znacząco za mało właśnie, wie pan? Okej. A proszę mi powiedzieć, no w takim razie, z której instrukcji powinienem w takim razie korzystać? Z polskiej? Z polskiej. No wie pan, bo trochę się boję, bo w polskiej mamy właśnie napisane 1,9 litra, tak? A w angielskiej mamy napisane 3 litry. Więc przed chwileczką pan powiedział, że 3 litry, a w polskiej mam napisane na stronie chyba 91, jak mnie pamięć nie myli. Proszę? Inaczej się właśnie sprawdzi, kiedy bagnet jest wkręcony, tak jak jest napisane w polskiej instrukcji, a inaczej się go sprawdzi, kiedy jest wykręcony, jak jest napisane w angielskiej instrukcji. Tak, tylko że różnica przez wkręcony, a wykręcony, to nie będzie różnica litra. A to prawda, nie będzie, tak. Tak, to będzie mniejsza różnica. Dobrze, czyli podsumowując, pan jest serwisantem, tak, więc tutaj mogę panu zaufać. I wlewamy około 3 litrów oleju i sprawdzamy na wkręconym, tak? No dobra, podsumowując, pan serwisant z pamięci miał problem z określeniem ilości oleju, ale przyjmijmy, że 2,7 litra. Natomiast stan według tego serwisanta musimy sprawdzić na kręconym bagnecie. No to może zatem inny, również autoryzowany serwis rozwieje nasze wątpliwości? I jak wy to sprawdzacie? Na wkręconym czy na wkręconym w końcu? Wyczyścić, wkręcić i wykręcić. I to właśnie jest tak. No dobrze, a proszę mi powiedzieć, ile wy tego oleju wlewacie? Bo jak ja na przykład teraz sobie dolałem i według angielskiej instrukcji powinno być, jeżeli filtr jest bez obudowy, to powinno być 3 litry wlane, no to wtedy ten stan jest bardzo, bardzo wysoki. Na wkręceniu to cały bagnet jest w ogóle no, upierdzielony w oleju, nie? To ile wy wlewacie do tego czasu? Ja sam ci panu nie powiem, bo mam serwis mały. Natomiast podejdę się bawię, żeby to weryfikować. Okay. Jak teraz producenci tam podają, to jest jedna kwestia, ale... Zamiast ile tego oleju pan wlał, czy faktycznie cała ta część się zlała oleju, tak? Jasne, bo widzi pan na przykład, bo tu jest główny problem taki, że jest ta kwestia, w jaki sposób sprawdzać. Pan mówi, że na wkręconym oleju sprawdzacie i super, ale mówię, w angielskiej instrukcji mam napisane, żeby go nie reinstalować, tak? Czyli jest napisane, że insert the dipstick into the oil filter hole, wsadź go do dziury, tak? I do not reinstall it, czyli nie wkręcaj, tak? Innymi słowy, jak ja zrobię tak, jak pan mówi, czyli wkręcę, to jaki stan mi się pokaże? Ale kiedy go nie wkręcę, to stan mi się żaden nie pokazuje. I teraz pytanie, które ze wskazań jest prawidłowe? Ja sam wiesz, wewnętrznie przy komfort mamy taki próg metalowy, taki aluminiowy w odlewie, nie? To przecież to by musiało być zaraz, kurde, na ten pół, No właśnie, i dlatego się zastanawiam, bo wie pan, dwie instrukcje, a w ogóle w polskiej instrukcji, nie wiem, czy pan ją kiedyś tam widział na oczy, w polskiej instrukcji tego CF Moto 520 jest napisane, że wlewa się 1,9 litra, a w angielskiej 3 litry. Dlatego się właśnie pytam, ile wy wlewacie, czy bardziej bliżej tych 1,9, czy bardziej bliżej tych 3? Nie, to tam chodzi o trójki. No właśnie. No, a w polskiej instrukcji, ja mogę panu nawet, mam ją teraz przed sobą, strona bodajże chyba 89 albo 83, zaraz już panu powiem. Strona 91, przepraszam, i jest napisane, uwaga, ilość oleju bez obudowy filtra 1,8, ilość oleju z obudową filtra 1,9. Nie, tam na pewno o trójki chodzi. Okej. Pytam się o dobrą praktykę, nie? Jak wy to robicie? Czyli pan mówi, że co? Nie, no, my jakby w ogóle nie korzystamy z tych instrukcji, tylko jak mamy serwisówki, to z tamtych danych, tak? Okej. Natomiast prawda jest taka, że no...
i tak za szybą czuły się na tablecie, tak? To nie jest tak, że mechanik bierze dokładnie o, nie wiem, półkę podaje, że to jest, nie wiem, załóżmy 4 litry oleju i dokładnie mechanik podchodzi i odbiera 4 grama rośnika, to jest tak, nie to działa, tak? To tak nie może być. Tak, tylko widzi pan, tylko właśnie mamy ten pad później, że jak należy go sprawdzić, bo jeżeli... No to pan mówi, że trzeba sprzęcić. Okej, okay. Dobra, super, pięknie panu dziękuję. Takie te błysy tam, jakby pan nie wykręcał, tam bardzo dużo ludzi, to prawie taka magia wychodzi. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Dobra. W każdym innym pojeździe na tej samej zasadzie, tak? Takie magnety się stosuje i wkręcamy i wykręcamy. Dokładnie tak. No ale wie pan, no tutaj mówię, zdziwiło mnie to, co jest napisane w instrukcjach różnych i... Dobra. Będę po prostu sprawdzał, mam nadzieję, że nie zatrę silnika. Ale dobrze. Wy tak robicie, no to nie zacieracie przecież klientów tych silników, to raczej jest wszystko w porządku. Nie, no i super. Dobra, piękne dzięki za pomoc. Miłego dnia życzę, do usłyszenia. Do widzenia. No tutaj pan również z pamięci nie za bardzo wiedział, ile dokładnie, tylko tak około trójki, więc zanotujmy to około trójki. Powiedział również bardzo istotną rzecz, na którą chcę zwrócić waszą uwagę, że oczywiście sprawdzamy stan na bagnecie, żeby się upewnić, czy wlaliśmy odpowiednią ilość. Natomiast według tego serwisanta, przypominam, autoryzowanego, należy sprawdzać na wkręconym bagnecie. I teraz wiecie, mamy taki, kurczę, duży problem, bo w ogóle o co chodzi z tą akcją? Wkręcony, wykręcony, ile litrów i tak dalej. No jeżeli mamy samochód, to jest totalnie oczywiste, że po prostu bagnet sobie wkładamy, w większości chyba modeli, wszystkie samochody, które ja miałem do tej pory, no to bagnet po prostu tam wkręcamy, czy wtykamy w jakąś dziurę, wyciągamy, sprawdzamy stan, jak jest pomiędzy minimum a maksimum, to jest dobrze, im wyżej tam połowy, tym lepiej, jeżeli jest za mało, dolewamy, jak jest za dużo, to po prostu odsysamy. No spoko, ale wiemy, że należy go wsadzić. Tutaj, kiedy nie wiemy, czy go trzeba wkręcić, czyli wtedy wchodzi bagnet głębiej, czy należy na wykręconym, czyli po prostu wchodzi płycej ten bagnet. Skoro nie wiemy, jak należy go faktycznie wkładać, to też nie wiemy, który stan wskazania tego bagnetu jest poprawny. I teraz wyobraźcie sobie, jeżeli będziecie sprawdzać stan na kręconym bagnecie, który będzie głębiej, a trzeba było na wykręconym, to może się okazać, że na wkręconym będziecie mieć dobry stan, a na wykręconym Saharę. No i co? Możecie zarżnąć silnik. Szczególnie, jak będziecie jeździć po jakichś mocnych przechyłach i tam później żyłować ten silnik, żeby wyjechać, może być kiepsko. Dlatego to jest ważne, żeby wiedzieć, jak sprawdzać olej, a tak naprawdę drugorzędne jest wtedy, ile go wlewamy, bo skoro wiemy, jak go sprawdzić, to też widzimy, ile trzeba go wlać. Czy to będzie 2,5 litra, bo na przykład nie wszystko nam się zlało, czy to będzie 2,9, czy nawet te pieprzone 1,9, które jako bzdura jest napisane w instrukcji polskiej, to jest nieważne. Jeżeli wiemy, jak sprawdzić ten stan, to jesteśmy w domu. No dobra, postanowiłem więc zadziałać globalnie. Skleiłem takiego maila po angielsku i wysłałem zapytanie do Włoch, Czech, Austrii, Belgii, Szwecji i oczywiście bezpośrednio do chińskiego producenta. Treść maila wam przetłumaczę, ona była następująca. Szanowni Państwo, jestem właścicielem CF Moto 520L i kupiłem go od polskiego dystrybutora. Otrzymałem dwie instrukcje użytkownika, po polsku i po angielsku. Niestety te dwie instrukcje znacząco różnią się od siebie. Polska instrukcja mówi, że prawidłowym poziomem oleju jest 1,9 litra, a stan sprawdza się na kręconym bagnecie, ale angielska instrukcja mówi, że 3 litry będą dobre, a poziom sprawdza się na niewkręconym, niezainstalowanym bagnecie. Piszę do Państwa, by zapytać o prawdziwe informacje. Po pierwsze, ile oleju powinienem wlać do CF Moto 520 rocznik 2021? Po drugie, jak sprawdzić stan oleju na wkręconym bagnecie, czy na niewkręconym, niezainstalowanym bagnecie? Dbam o najlepsze serwisowanie mojego pojazdu. I pozdrowiłem interlokutorów prosto z Polski, odpisałem się i sru. Co odpowiedzieli? Jak wspomniałem, jestem po weekendowym kursie unikania pozwu, więc nie mogę wam wklejać całych wypowiedzi, co nie znaczy, że nie mogę o nich opowiedzieć i wskazać, jakie wytyczne dostałem. Zatem do rzeczy. Ze słonecznej Italii dostałem serdeczny środkowy palec. Napisali, żebym zapytał się Chińczyków. Facepalm. Okej, okay, dobra, może mieli siestę. Mimo wszystko, pozdrawiam was, ciule. Znaczy chciałem powiedzieć czule.
Bardzo liczyłem na odpowiedź od naszych czeskich sąsiadów i w sumie się nie zawiodłem. Odpisali, że jeśli mamy suchutki silnik, to wchodzi 2,9 litra oleju, a jeśli go tylko wymieniamy, to powinno dać się wlać koło 2,8 litra i że sprawdzamy na niewkręconym, wyłącznie przyłożonym bagnecie. Austriacy odpisali, że wlewamy 2,8 litra oleju, ale niestety nie odpowiedzieli na pytanie, czy wkręcony, czy przyłożony bagnet. Może po prostu źle zrozumieli moją angielszczyznę. No, życie, po prostu życie. Jeśli chodzi o Szwecję, to ogółem, nie wiem czy wiecie, ale oni tak naprawdę trzęsą naszym rodzimym rynkiem i to oni są odpowiedzialni za przydział sprzętu do Polski. Więc miałem nadzieję, że udzielą mi odpowiedzi. No niestety nie doczekałem się. No bo co tam będą jakiemuś Polaczkowi odpowiadać? Kupił, to kupił, teraz niech idzie zbierać chrust. Przyjaciele z Belgii napisali tylko, że bagnet ma być niewkręcony. Niestety nie napisali, ile litrów należy tego oleju wlać, bo pomylili z pojemnością baku benzyny. Po prostu odpisali mi, ile benzyny wchodzi. No, może ta moja angielszczyzna, no nie wiem, ale się domyślam. Napisałem też, słuchajcie, bezpośrednio do chińskiego producenta CF Moto, licząc na taką stuprocentowo pewną odpowiedź z pierwszej ręki, no bo kto ma wiedzieć lepiej, jak nie oni, tak mi się przynajmniej wydawało. Słuchajcie, kontakt z chińskim producentem ponawiałem trzykrotnie, niestety bezskutecznie. No cóż, komentarz wydaje się być zbędny, więc chyba odpuszczę sobie złośliwości. Wróćmy więc na chwilę na nasz rodzimy rynek. Pomyślałem, że dobrym pomysłem jest bezpośredni kontakt z importerem, który ściąga CF Moto do Polski. Zadzwoniłem więc do nich i telefonicznie uzyskałem informację, że w polskiej instrukcji wkradł się błąd i należy wlewać na pewno więcej niż 1,9 litra, ale serwisant nie był w stanie określić dokładnie ile. Powiedział po prostu, żeby sprawdzać na bagnecie. Natomiast właśnie miał całkowitą pewność co do faktu, że olej należy sprawdzać na kręconym bagnecie. Postanowiłem więc, słuchajcie, po tej rozmowie telefonicznej, która no jednak nie rozwiała moich wątpliwości i dalej czułem taką potrzebę, kurczę, do pytania, to postanowiłem wysłać do nich oficjalne takie zapytanie do importera i treść tej wiadomości była następująca. Dzień dobry, jestem użytkownikiem CF Moto 520L rok 2021. Prowadzę również na YouTubie kanał m.in. o właśnie tym modelu. Mam do Państwa jako importera dwa pytania techniczne dotyczące oleju w silniku. Dzisiaj już dzwoniłem w tej sprawie i pan z serwisu rozwiał moje wątpliwości, jednakże ponieważ jest to dość poważny temat techniczny i w internecie krąży mnóstwo wykluczających się informacji, chciałbym uzyskać od Państwa jako specjalistów poprawną informację oraz zgodę na zacytowanie Państwa wypowiedzi na moim kanale YouTube, tak żeby pomóc użytkownikom CF Moto 520 w prawidłowej obsłudze pogwarancyjnej. Moje pytania brzmią. Pierwsze. Jak należy poprawnie sprawdzać poziom oleju? Czy na wkręconym bagnecie, czy na przyłożonym, ale nie wkręconym? Pytanie numer dwa. Ile powinno zmieścić się oleju? Oczywiście zakładam podczas dolewania sprawdzanie bagnetem. Tylko jak? To pytanie numer jeden. Moje pytania wynikają z poważnych rozbieżności w instrukcjach obsługi, które otrzymałem razem z składem kupując go. I tutaj wskazałem, słuchajcie, dane mojego dystrybutora. W polskiej instrukcji jest napisane, strony 89 i 91, że sprawdzamy na wkręconym i wchodzi 1,9 litra, które wydaje się być za małą ilością. W angielskiej instrukcji jest napisane, strony 116 i 118, że sprawdzamy na przyłożonym, a nie wkręconym i wchodzi albo 2,8 litra, albo 3 litry, w zależności czy filtr jest z obudową, czy bez. Bardzo proszę o rozwianie wątpliwości, ewentualnie odesłanie erraty. To pomoże wielu użytkownikom CF Moto 520 i Państwa odpowiedź byłaby bardzo pomocna w nakręceniu kolejnego materiału na temat CF Moto 520. Pięknie dziękuję i liczę na odpowiedź. Podpisałem się i dałem przycisk wyślij. Jeśli chodzi o odpowiedź, to niestety się przeliczyłem. Może się wystraszyli, że tak zażartuję YouTubera. Ponowiłem zapytanie po kilku dniach, niestety właściwie już miesiąc czekam na odpowiedź i mam wrażenie, że nigdy się nie doczekam. Dlatego teraz, publicznie, Silverstone, rzucam Wam rękawice.
Jeśli traficie na ten film lub ktoś wam go podeśle, podnieście tą rękawicę i odezwijcie się do mnie. Kontakt macie chociażby w mailu z 14 lipca 2022 roku. Bardzo chętnie opublikuję waszą odpowiedź i myślę, że użytkownicy CFMoto będą wam za to wdzięczni, a wy zyskacie w naszych oczach jako marka kilka dobrych punktów, bo nie schowacie łba w piasek, tak jak teraz co niektórzy mogliby sobie pomyśleć, prawda? Serio, nie gryzę. Zapraszam do kontaktu. Odezwijcie się, naprawdę bardzo chętnie z wami pogadam. Zrobię na ten temat jakiś fajny materiał, puszczę w internet, niech krąży, będzie spoko. Okej, rękawice rzuciłem, więc lećmy dalej. Nie byłbym sobą, gdybym tak samopas pozostawił komentarze chłopaków pod moim filmikiem. Nie chciałem ich tak łatwo odpuścić. Czyli teraz przychodzi czas na Kamila składowego salonu i chłopaków z ATV Kład Otwoc. Wziąłem więc do ręki telefon, wybrałem numer do Kamila i cyk, już jesteśmy na łączach. Pogadaliśmy, ja wiem, z godzinę i Kamil potwierdził to, co sam napisał w komentarzu, że przy wymianie, według jego wiedzy, może wleźć 2,9 litra, ale czasami leje przysłowiowe 3 litry i ma spokój. A sprawdza się na niewkręconym bagnecie, jedynie na przyłożonym. Dzięki Kamil w ogóle za poświęcony czas i tak jak mówiłem, jak będziesz w okolicy, wpadaj na herbatkę, tak nazwijmy to, że to będzie herbatka, nie? No, okej. Okay. Dobra, no i teraz czas na ostatniego gracza mojego skromnego śledztwa, ATV Kład Otwock. Znowu telefon w rękę i już się złapaliśmy. Półgodzinna rozmowa o oleju, kładach, wszechświecie i mnóstwie innych tematów przyniosła efekt. Lejemy oleju, słuchajcie, według ATV Kład Otwock. Lejemy na maksa, sprawdzamy stan jedynie na przyłożonym, a nie wkręconym bagnecie. No dobrze, to teraz trzeba pokusić się o jakieś podsumowanie. Słuchajcie, przede wszystkim chciałbym posypać teraz głowę popiołem i powiedzieć, że faktycznie w filmie o wymianie oleju zupełnie niechcący, zupełnie nieświadomie wprowadziłem was w błąd, mówiąc, że należy sprawdzać na wkręconym bagnecie. Ale musicie mi wybaczyć, dlatego że naprawdę ja posprawdzałem to wszędzie, cię tylko mogłem. I tak naprawdę, gdyby nie to, że pod tym filmikiem wypowiedziały się, jak wspomniałem, dwie osoby z serwisów, które znam i szanuję za ich wkład, to tak naprawdę prawdopodobnie ja tego mojego przekonania bym bronił jak niepodległości i po prostu wszędzie bym mówił tak, na wkręconym, absolutnie, nie na przyłożonym i tak dalej. Ale sami widzicie, dostajemy składem dwie instrukcje obsługi. Dwie, które na dodatek się wzajemnie właściwie wykluczają. Nie każdy zna język angielski, nie każdy potrafi poradzić sobie z instrukcją angielską, a nawet jeśli potrafi, no to ma dokładnie tą samą rozkminę, którą ja miałem, czyli czy zaufać polskiemu tłumaczeniu, czy angielskiemu. Bo przecież wiem, że wersja angielska to prawdopodobnie też nie jest wersja oficjalna, bo kład jest chiński, więc prawdopodobnie na początku została napisana po chińsku. Więc jeszcze raz was przepraszam, że wprowadziłem was w błąd. Dziękuję chłopakom za to, że zwrócili mi uwagę. Myślę, że dołożyłem swoje 5 groszy do tego, żeby rozwiać raz na zawsze ten problem. Więc podsumowując, należy poziom oleju sprawdzać na przyłożonym bagnecie, nie na wkręconym. A ile należy wlewać? Ja myślę, że odpowiedź prawidłowa to jest do 3 litrów, ale 3 litry to wlejemy wtedy, kiedy silnik jest suchuteńki tak naprawdę w środku na przykład. A tak naprawdę wydaje mi się, że dobrym rozwiązaniem jest, kiedy będziemy wlewać na przykład 2,5 litra, później sprawdzimy sobie stan. Jeśli będzie za mało, to po prostu dolejemy. Więc przygotować się należy na wlanie od 2,5 do 3 litrów. Ja na filmiku, który dla was nagrywałem, wlałem 2,6 litra, jeśli dobrze wtedy policzyłem. Następnie troszeczkę musiałem odessać. I tak naprawdę, słuchajcie, jak teraz sobie sprawdziłem stan na przyłożonym bagnecie, no to był niezły, ale tak pro forma dolałem, kurczę, może 100, wydaje mi się, może 150. Pytanie tak naprawdę, ile zostało w silniku po zlaniu poprzedniego oleju. Dobra, YouTube, mam nadzieję, że pomogłem, mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeśli tak, to mam do was prośbę. Oczywiście, jeżeli nie jesteście jeszcze subskrybentami mojego kanału, zasubskrybujcie go, to daje mi siłę, power ogółem do kręcenia kolejnych filmików. A prosiłbym was też, że jeżeli ktokolwiek zacząłby jakąś właśnie dyskusję, czy przykładamy bagnet, czy go wkręcamy i tak dalej, albo ile litrów oleju,
dawajcie linka. Naprawdę poświęciłem dość dużo czasu i tak naprawdę zaczynając ten materiał nie zdawałem sobie sprawy, ile to będzie roboty, ile oczekiwania, ile rozmów i tak dalej. Więc mam nadzieję, że ten materiał jest pomocny i że w końcu mamy problem z głowy. I tym optymistycznym akcentem żegnam Was dzisiaj bardzo serdecznie. Do zobaczenia YouTube następnym razem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.